Moda na Puck to był pomysł, który realizujemy i który pewnie będziemy realizowali od początku, kiedy rozpoczęliśmy włodarzenie naszym miastem. Postanowiliśmy, że trzeba zrobić coś, żeby ta moda na Puck zapanowała. Uważamy, że w pewnym stopniu to się udało. Dlatego też na przykład są też oferty deweloperów, którzy zaczęli budować mieszkania w Pucku, czyli coraz więcej osób, przedsiębiorców również wierzyło w to, że w Pucku może warto inwestować. Jest to ciekawe miejsce do życia. Ale dzisiaj ma być relaksacyjnie. Są masaże, są panie kosmetyczki, jest kawka, można sobie gofra nabyć, fit ciasteczka. Te fit ciasteczka, tak jak trójkącik na scenie, jako instrument muzyczny pojawiający się, miał nawiązywać do filmu. Czy Państwa, wielu z Państwa, może nie wszyscy są tutaj obecni, miało szansę przeżyć przygodę filmową w naszym mieście, mogło stać się statystami, wystąpić na planie filmowym? Muszę powiedzieć, że kiedy oglądałam ten film, to z 30 osób zidentyfikowałam naszych mieszkańców i nie tylko, także rozumiem, że to było też całe szczęście dla tych Państwa. Bohaterem ważnym tego filmu jest nasze miasto, Puck. I tak naprawdę chyba jest to radość dla nas wszystkich. Muszę powiedzieć, że w czasie premiery w Warszawie nie tylko słyszeliśmy mnóstwo pytań o nasze miasto, wielkie zainteresowanie i mam nadzieję, że to zainteresowanie będzie tylko rosło. Tytuł tego dzisiejszego wydarzenia to jest Całe szczęście w Pucku. Uważamy, że to całe szczęście można w Pucku osiągnąć. Można dobrze żyć. Jesteśmy dzisiaj modelkami, jak najbardziej się reprezentujemy. Jak widać, dwa sklepy reprezentujemy z Pucka. Się czujemy jak naprawdę prawdziwe modelki na wybiegu, na czerwonym dywanie. No, niesamowite. Trema się pojawiła, czy nie? Troszeczkę, ale już minęła. No jest to dla nas akcja, że po prostu preferujemy również nas, żeby kobiety inne widziały, że Amazonki to nie już koniec, że rak to już jest koniec życia. Po prostu widać, jak żyjemy, jak się zachowujemy, widać po naszych uśmiechach. Tak, no. Amazonki to są kobiety z ikrą. Mamy również stoisko, dzisiaj mamy fantomy, gdzie kobiety do nas podchodzą. Pokazujemy, jak się badać, jak uczyć, bo nie wszystkie kobiety wiedzą, jak mają zachować się, jaka jest, jak się badać. Tą pierś po prostu są niedoświadczone. Contro America sui manifesti.